Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Sylwia Żmińska-Kwirenk i reprezentuję Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzisiaj mam przyjemność razem z Przemkiem Kluge poprowadzić dla Państwa spotkanie, no, które w jakiś sposób ma Was wzmocnić w tym, co się prawdopodobnie dzieje od kilku dni, dzieje się dziś i będzie się działo jeszcze przez następne tygodnie, czyli wzmocnić szkołę w przyjmowaniu uczniów z Ukrainy. Zanim rozpoczniemy to spotkanie, zanim przedstawię naszych gości, to jeszcze chwilkę poczekamy, aż dostanę sygnał, że jesteśmy widoczni również na Facebooku. Jeżeli tak będzie, to po prostu rozpoczniemy. Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dostałam też wiadomość, że jesteśmy na Facebooku, więc już teraz mogę oficjalnie rozpocząć. Jeszcze raz witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie tutaj w pokoju webinaryjnym, ale również na Facebooku. Razem z Przemkiem Kluge, który również pracuje w Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz z naszymi wspaniałymi gośćmi, których za chwilkę przedstawię, poprowadzimy dla Państwa spotkanie o tym, jak przygotować szkołę na przyjęcie uczniów z Ukrainy. Oczywiście tytuł jest trochę na wyrost, bo ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie przygotować szkołę na przyjęcie uczniów z Ukrainy. To nie jest jednorazowy moment, jednorazowy proces. Jest tyle zmiennych, tyle też czasem niewiadomych, że, no, że nie damy jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast no, wśród naszych gości są ludzie, którzy mają pewne doświadczenie i tym doświadczeniem się po prostu podzielą. Jako Centrum Edukacji Obywatelskiej od ponad 28 lat staramy się wspierać szkoły w prowadzeniu działań edukacyjnych, we wzmacnianiu procesów edukacyjnych, które prowadzone są w szkole, ale też w reagowaniu na bieżące sytuacje. Tak było w czasie edukacji zdalnej. Nie sądziliśmy, że po tym okresie edukacji zdalnej spotka nas taka sytuacja. To znaczy, że będziemy zajmować się wspieraniem państwa w tym, no, co się dzieje w związku z wojną na Ukrainie. Mamy nadzieję, że to wsparcie, które do Was kierujemy, jest adekwatne, też czekamy na Wasze pytania, potrzeby, tak by próbować pomagać każdej szkole, każdemu nauczycielowi, każdemu dyrektorowi. Nie wyobrażamy sobie, że jako największa organizacja w Polsce zajmująca się edukacją mielibyśmy zignorować ten temat i przyglądać się tylko temu, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli uczeniu się polskich dzieci i polskich uczennic. To nie jest też tak, że ten temat uchodźczy, migracyjny jest dla nas zupełnie obcy. Jako centrum działamy w 6 obszarach tematycznych i jeden z nich dotyczy właśnie odpowiadania na globalne wyzwania. Wojna na Ukrainie, kryzys uchodźczy, być może kryzys humanitarny, który już się dzieje po tamtej stronie granicy, a także tak naprawdę zaczyna się dziać również u nas w Polsce, no jest właśnie taką reakcją na to, co się dzieje na świecie, tak? I to, co Państwu proponujemy, mieści się w zakresie naszych działań. Oczywiście w trakcie webinaru prosimy Was o zadawanie pytań, zgłaszanie potrzeb. Postaramy się wyłapywać te pytania i zwracać się z nimi do naszych gości, gościń i gościa, ale też jeżeli nie uda nam się na nie odpowiedzieć podczas tego spotkania, to oczywiście będziemy próbowali na nie odpowiadać na bieżąco poprzez formy wsparcia, ale być może też poprzez jakieś materiały i teksty. Każde nasze spotkanie, każde nasze webinarium dla osób zarejestrowanych oznacza również możliwość pobrania zaświadczenia, więc oczywiście zachęcamy do zostania do samego końca z nami. Na końcu podamy link, dzięki któremu będziecie mogli Państwo takie zaświadczenie pobrać. No i teraz, żeby już nie przedłużać tej takiej części wstępnej, czas na przedstawienie naszych gości. Są z nami Wasi koledzy, właściwie kolega i koleżanka, Agnieszka Tomasik i Andrzej Niedbała. Oboje są dyrektorami, wieloletnimi dyrektorami szkół, oczywiście też nauczycielami. Agnieszka prowadzi szkołę, zespół szkół ogólnokształcących numer 8 w Gdańsku, w którym od lat już ma dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Andrzej prowadzi bardzo dużą szkołę pod Warszawą, w Raszynie, gdzie obecnie, być może to już jest nieaktualna liczba, ma 200 dzieci z doświadczeniem migracyjnym z różnych krajów, a teraz oczywiście jeszcze wzmocni się ta liczba, wzrośnie ta liczba w związku z migracjami
z Ukrainy, właściwie w związku z ruchem uchodźczym z Ukrainy w stronę Polski. Jest z nami ekspertka Izabela Czerniejewska, która reprezentuje dzisiaj siebie, ale też reprezentuje Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, który jest współorganizatorem tego wydarzenia, czego nie powiedziałam na początku. I Agnieszka od wielu lat, Iza od wielu lat zajmuje się wspieraniem nauczycieli, nauczycielek, dyrektorów w edukacji wielokulturowej, specjalistką do spraw uczniów imigrantów w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, ale też prywatnie zaangażowana jest Migrant Info Point w Poznaniu, więc ma też kontakt z uchodźcami, pewnie nie zawsze związany tylko i wyłącznie z edukacją, że to dotyczy jakby różnych potrzeb i różnych sytuacji, z jakimi się uchodźcy czy migranci dzielą. Mamy nadzieję, że i Agnieszka, i Andrzej, ale także Iza podzielą się z Wami dobrymi praktykami, dobrymi rozwiązaniami, prawdopodobnie nie zawsze najbardziej adekwatnymi dla Waszej szkoły, to Wy musicie jakby sprawdzić, które z nich się mieszczą w potrzebach Waszych szkół, Waszych uczniów, w możliwościach Waszej szkoły, czy w możliwościach Waszych nauczycieli. Mamy też nadzieję, że trochę Was uspokoją, pokażą, jak budować na zasobach, które już macie, no i też pokażą możliwe kierunki dalszych działań, które będziecie podejmować w najbliższym czasie. Zapraszam oczywiście do zadawania pytań w trakcie czatu, w trakcie spotkania, przepraszam. I już ostatnie słowo, zanim... jest oczywiście Przemek Kluge, którego przedstawiłam raz na początku. Przemek jest ekspertem do spraw rozwoju dyrektorów w Centrum Edukacji Obywatelskiej. On też często z Państwem ma kontakt, ponieważ prowadzi sieć Odporna Szkoła dla dyrektora wraz z Kasią Pijanowską, której dzisiaj nie widać, ale jest za plecami, czuwa i bardzo nas wsparła w przygotowaniu do tego spotkania. I zanim oddam głos Przemkowi, to zarysuję taką ramę, która jest nam wszystkim znana. My nie będziemy na dzisiejszym spotkaniu zajmować się kwestiami formalnymi. Wy pewnie już te podstawowe informacje macie. Też cały czas czekamy na specustawę, która pomoże jakby zobaczyć, jakie są tak naprawdę te ostateczne, przynajmniej ostateczne na jakiś czas uregulowania, jeśli chodzi o przyjmowanie dzieci z Ukrainy i włączanie ich w system edukacji w Polsce. Natomiast no dziś wszyscy dobrze wiemy, że to nie jest tylko nasz taki obowiązek, no powiedziałabym ludzki, żeby tymi dziećmi się zaopiekować, ale też jakby Main wyraźnie mówi, że uczniowie z Ukrainy mają prawo do kontynuowania nauki w polskiej szkole na takich samych warunkach jak polscy uczniowie. Jest określony tryb zgłaszania tych dzieci, co oczywiście oznacza wielkie wyzwanie dla Państwa jako szkół, co oczywiście oznacza wielkie wyzwanie dla gmin, które będą też ten proces jakoś koordynowały, no ale mamy nadzieję, że wspierając się nawzajem, dzieląc dobrymi praktykami, damy sobie z tą sytuacją również radę. No dobrze, Przemku, to zapraszam bardzo Ciebie. Bardzo dziękuję za zarysowanie tego kontekstu, w którym działamy. Rzeczywiście sytuacja jest o tyle wyjątkowa, że robimy webinar o czymś, co właśnie się teraz dzieje i do czego się dostosowujemy, nad tym pracujemy. I wydaje się, że może warto, żeby ci Państwo, zwłaszcza ci, którzy jeszcze nie zetknęli się z potrzebą pomocy dziecku uchodźczemu, zarysować to tło od strony tego, co się konkretnie dzieje. I stąd to pytanie, które jest na slajdzie do Państwa dyrektorów. Co właściwie robicie? Co się dzieje? Jaki jest klimat tych działań w ostatnich dniach? Bo to te dni właśnie to wyzwanie maksymalizują i potęgują. Może od Agnieszki proponuję zacząć. Dzień dobry, witajcie drodzy Państwo. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam z Gdańska. My tutaj w Gdańsku przede wszystkim myślimy o wszystkich naszych uczniach, Polakach, Ukraińcach, ale także w szkołach mamy Białorusinów i Rosjan, Czeczenów, dlatego też rozmawiamy wewnętrznie w szkole w zasadzie już od tygodnia przeprowadzamy spotkania z uczniami, lekcje wychowawcze, tłumaczymy, jak można i należy odbierać te przekazy medialne, które do dzieci trafiają. Rozmawiamy z najmłodszymi, najstarszymi w mojej szkole o wojnie, ale też właśnie jako szkoła przygotowujemy się na naszych gości
którzy staną się jednymi z nas. To jest bardzo ważny proces, aby nie tylko skupiać się w tej chwili na tych, którzy do nas jadą, ale też na tych, którzy mają ich przyjąć i ugościć. I dlatego podzieliliśmy w ostatnich dniach ten czas, który poświęcamy na tych, którzy potrzebują, a więc Ukraińców, którzy przyjeżdżają do nas do szkoły. Teraz siedzę w słuchawkach, bo wokół mnie tutaj dużo się dzieje. Właśnie przyjmujemy w tej chwili nowe dzieci do szkoły, ale drugą część czasu poświęcamy tym, którzy chcą pomóc i koordynujemy pracę wewnętrznie w szkole. Stworzyliśmy zespół wśród nauczycieli, tych, którzy zajmują się naszymi właśnie uczniami, którzy bardzo chętnie poszli do różnych aktywności wolontaryjnych. Nauczycieli, którzy koordynują przyjmowanie dzieci z Ukrainy, tych, którzy rozmawiają z rodzicami, tych, którzy też realizują, pomagają w realizacji potrzeb materialnych. To są ludzie, którzy nic nie mają i chcemy dla nich przygotować też pakiety powitalne. Każde dziecko, każdy młody człowiek, który do nas przychodzi, dostanie plecak wyposażony w pełni. O to dbają rodzice i nauczyciele. Do tego też dbamy o to, żeby mieli co jeść i żeby stołówka mogła obsłużyć wszystkich, którzy tego potrzebują. Nawet jeżeli jest to potrzebne, aby mieli więcej posiłków niż jeden, tak jak jest to w stołówce, to też staramy się to zapewnić. Pieniądze z kolei zbiera Rada Rodziców. Poprosiliśmy rodziców o to, żeby oni zajęli się tymi kwestiami materialnymi od strony finansowej i oni się na tym właśnie skupiają. To, co dla mnie jest teraz najważniejsze, to żeby wyjść do każdego dziecka, które do nas przychodzi, żeby je uścisnąć, żeby powitać rodziców. Słuchajcie, nie ma nic ważniejszego dla nich w tej chwili, ja to widzę, kiedy dyrektor ich zaprasza do swojego gabinetu, wychodzi do nich, mówi witajcie, cieszymy się, ja noszę wstążkę w klapie i dzisiaj ktoś, kto przyszedł, po prostu się popłakał na widok tej wstążki. I mówi, to niesamowite, że wy macie dla nas te wstążki i że możemy z wami chwilę porozmawiać. Ludzie potrzebują, żeby ich powitać chlebem i solą, tak po prostu po polsku, i powiedzieć, jesteście bezpieczni, jesteście z nami, powiedzcie, czego potrzebujecie, a my tutaj jakoś spróbujemy wam pomóc. I pytamy, od kiedy, od którego momentu dziecko chce chodzić do szkoły, bo może potrzebuje czasu, może potrzebuje się wyspać, a może chce bardzo szybko. Agnieszko, ja wiem, że chciałabyś powiedzieć wszystko, co robicie, ale też dla logiki i porządku naszej pracy potrzebuję poprosić teraz Andrzeja. Też tak się ciekawie złożyło, że obie szkoły, którym dyrektorujecie, nieco inaczej organizują te prace, a obie robią to skutecznie i z korzyścią dla dzieci uchodźców. Poproszę zatem Andrzeju, ostatnie dni. Wiem, że nawet ostatnie popołudnie było bogate w nowych uczniów, którzy przyszli. Tak. Dziękuję. Witam wszystkich Państwa. Cieszę się, że mogę Państwu przekazać informacje, które być może pomogą Państwu zorganizować szkołę w tym trudnym dla wszystkich czasie. Tutaj w kwestiach organizacyjnych, no to Pani Dyrektor Agnieszka w zasadzie wszystko powiedziała. I my podobnie się organizujemy, z tym, że moja szkoła jest szkołą z oddziałami tak zwanymi przygotowawczymi, czyli jesteśmy już po etapie, gdzie przyjmowaliśmy dzieci cudzoziemskie do standardowych oddziałów, no i wypracowaliśmy sobie taką strategię, która naszym zdaniem lepiej się sprawdza, czyli zorganizowaliśmy ze zgodą organu prowadzącego, opierając się na artykule 165 prawa oświatowego, oddziały przygotowawcze. One funkcjonują w ten sposób, że przyjmujemy do tych oddziałów dzieci cudzoziemskie, realizują w pewnym stopniu podstawę programową, ale tak naprawdę naszym największym zadaniem
jest nauczać dzieci języka polskiego do takiego stopnia, w którym mogłyby się w sposób swobodny komunikować i z rówieśnikami, i z nauczycielami. Tak jak na początku ta informacja się pojawiła, że w mojej szkole jest około 200 uczniów cudzoziemskich, ta liczba jest w zasadzie zaniżona, bo jest ich dużo więcej, ponad 200. I na ten moment zorganizowaliśmy się tak, że przygotowaliśmy taki sztab organizacyjny, w zasadzie przygotowany przez wójta naszej gminy, a w szkole dodatkowo mamy podobny sztab organizacyjny, który składa się z nauczycieli i pracujących jako pomoc psychologiczno-pedagogiczna i nauczycieli przedmiotowych. No i staramy się tutaj zapewnić tym dzieciom jakieś godziwe warunki do pracy. Skupiliśmy się na ten moment na zapewnieniu im opieki i będziemy się skupiać na zagadnieniach związanych z nauką języka polskiego. Jakby tutaj realizację podstawy programowej zostawiamy sobie na później. Mamy pewne doświadczenie w tym względzie, w związku z tym myślę, że damy radę. Ale problem w mojej szkole polega na tym, tak jak tutaj już Przemek wcześniej zasygnalizował, że rzeczywiście jest tak, że wczoraj rozmawiałem. Moja miejscowość jest wsią, bardzo dużą wsią. Jest to jedna z największych wsi w Polsce. Gdzieś gmina licząca ponad 20 tysięcy mieszkańców. W mojej szkole uczy się ponad 1200 dzieci. Pracuje 132 nauczycieli. I na ten moment no, staramy się zapewnić wszystkim dzieciom, które do nas przyjeżdżają, opiekę, ale dostałem wczoraj informację, że w jednym z hoteli, który działa w sąsiedztwie szkoły, można tak to określić, bo to jest kilkaset metrów między szkołą a tym hotelem, czeka ponad 50 dzieci na przyjęcie do szkoły. Rodzice, którzy przyjechali z dziećmi do tego hotelu, bardzo się ucieszyli, kiedy otrzymali informację, że dzieci będą mogły być zapisane w szkole, będą mogły uczestniczyć w zajęciach. Problem polega na tym, że na ten moment tak naprawdę mamy środki, mamy możliwości, organizacyjnie jesteśmy gotowi, ale czynnik ludzki jest tutaj tym największym problemem, bo brakuje nam nauczycieli, którzy mogliby się nami pomóc nam zaopiekować tymi dziećmi. Rozmawiałem i z parafiami lokalnymi, bo w obwodzie mojej szkoły funkcjonują dwie parafie rzymskokatolickie. Jest tutaj jakby wola współpracy proboszczów i chcą udostępnić nam swoje sale, tak żebyśmy mogli prowadzić zajęcia z dziećmi te opiekuńcze. I pomysł na ten moment jest taki, bo nie damy rady jako szkoła, że część tych dzieci zorganizujemy właśnie w tych salach katechetycznych przy parafiach i tam będą pracowali nasi pracownicy we współpracy z nauczycielami, których już sobie znaleźliśmy, bo tak naprawdę mam wiedzę na ten moment, że jest czterech nauczycieli właśnie mieszkających w tych hotelach, nauczycieli ukraińskich, którzy są nauczycielami dwujęzycznymi, posługują się językiem rosyjskim, językiem ukraińskim. No tak się składa, że przynajmniej ja jestem w tym wieku, gdzie język rosyjski był tym językiem wiodącym w naszych szkołach i część moich nauczycieli dość dobrze posługuje się tym językiem, więc myślę, że damy radę. I chciałbym Andrzeju, Państwu na początku powiedzieć ostatnie zdanie, że wszyscy możemy dać sobie radę, a dyrektor Agnieszka i ja jesteśmy tym przykładem, który mówi o tym, że można wszystkim tym wyzwaniom, które są przed nami, po prostu podołać. Trzeba się troszeczkę zorganizować, ale to nie jest nic trudnego. Jasne, dziękuję za ten optymistyczny głos, Andrzeju. Ale ponieważ całe to wydarzenie jest po to, żeby Państwo mogli dostać takie wsparcie, jakiego potrzebujecie, nie jestem pewien, czy uda nam się wszystkie wątpliwości rozstrzygnąć już dzisiaj, ale prosimy, żeby Państwo nas trochę poinformowali o tych potrzebach. Kiedy sobie myślicie, niezależnie od tego, na jakim etapie przygotowania jesteście i czy macie już doświadczenie, czy nie, to chcielibyśmy bardzo prosić, żebyście nam pokazali, przy czym jest teraz wasza uwaga, czego dzisiaj twoja szkoła potrzebuje, żeby się dobrze przygotować do tego zadania i dobrze je z korzyścią dla uczniów wykonać.
Zaproponujemy takie rozwiązanie techniczne, które nazywa się Mentimeter i pewnie jest Państwu dobrze znane. Tutaj na tym slajdzie macie Państwo adres tego narzędzia i kod, który należy wpisać po to, żeby później na tym, co się pojawi, zapisać swoje pytanie, problem, potrzebę, to, co w kontekście pojawienia się dzieci uchodźczych jest istotne. Ja widzę też, że Państwo zapisują już pytania na czacie i to też dobrze, ale ten Mentimeter pomoże je nam trochę zwizualizować. Po prawej stronie na slajdzie macie Państwo też kod QR, który jeśli go sfotografujecie, to poprowadzi sam do tej strony i tam wystarczy wpisać odpowiedni kod i zaraz będzie można zapisywać. My będziemy mogli te pytania widzieć. Mam nadzieję, że na niektóre z nich uda nam się odpowiedzieć jeszcze podczas webinaru. Natomiast, o właśnie, już się pojawiają, ale prawdopodobnie będziemy, znaczy na pewno, tak sądzę, patrzę na Sylwię teraz, będziemy podejmowali cały szereg działań, który mamy nadzieję pomoże Państwu także w dalszych momentach pracy z tymi bardzo potrzebującymi pomocy i bliskości młodymi ludźmi. Bardzo dziękuję. Widzę, że Państwo skutecznie potrafią tutaj wykorzystać to narzędzie. Jest prośba o jeszcze raz pokazanie kodu QR. O, to teraz będzie dla nas trudne, bo musielibyśmy zmienić plik, jak rozumiem. Proszę bardzo, ja będę głosem www.menti.com. Wystarczy, że Sylwia jeszcze raz pokaże prezentację i wrócimy do kodu QR. Dobrze, Kasiu, tylko zniknął mi właśnie ten przycisk, który mam wrócić do kodu QR. Nie chciałabym niczego tutaj zakończyć. Gdybyś, Kasiu, przejęła jednak, kod jest na górze. No właśnie, czy to jest, ale chodzi o kod QR, tu jest kod, który wpisujecie on Państwo na telefonie. Na prezentacji. Mhm. Chwilkę teraz pozwolimy Państwu na przeczytanie tego, co piszą Wasi koledzy i koleżanki, bo to też jest taki moment własnej refleksji i też sprawdzenia, o czym jeszcze nie pomyślałam jako dyrektor, a o czym już pomyślałam, tak? I mam na to rozwiązanie. Jeżeli Państwo już wiecie, znacie odpowiedzi na niektóre z tych pytań, już przeszliście tę ścieżkę, to też oczywiście zachęcam do podzielenia się tym na czacie z innymi, tak żebyśmy byli też rzeczywiście taką społecznością po prostu uczącą się. Dobrze. Jeszcze chwilkę poczekamy. Kasiu, ciebie bym bardzo poprosiła o to, żebyś jednak, bo nie mogę... Powrót do prezentacji. Tak, no właśnie nie mogę tego znaleźć w przycisku, tak chyba... O, to chyba nie było to, więc zrobię jeszcze raz, udostępnij ekran. O. Czy Państwo widzicie teraz prezentację? Tak. Wspaniale. Odpowiadam za wszystkich. Dziękuję bardzo. Oczywiście możecie Państwo cały czas wpisywać w Menti swoje pytania, swoje potrzeby. Będziemy do nich wracać prawdopodobnie w trakcie tego spotkania, bo też rozmawialiśmy o wielu aspektach, które już się pojawiły na Menti, też się do nich jakoś przygotowaliśmy, ale też na pewno na część pytań będziemy starali się odpowiadać po prostu już po spotkaniu. Będziemy z Państwem w kontakcie. No dobrze, więc myśląc o organizacji szkoły, oczywiście ja mam taką świadomość, że i dyrektor, i nauczyciel, i rodzic myśli o tym takim końcowym, ale najważniejszym kawałku szkoły, czyli o uczniu, czyli jakby o potrzebach ucznia. My dzisiaj, może nie przewrotnie, ale choćby ze względu na to, w jakiej kondycji psychicznej wszyscy jesteśmy w związku z tą sytuacją, która się dzieje na Ukrainie, też z różnymi innymi kryzysami, z którymi się mierzyliśmy, na przykład jako szkoła, chcielibyśmy zacząć jednak od nauczycieli. Tak? Bo to jest ten zespół, z którym Państwo jako dyrektorzy pracujecie najbardziej. Przemek wcześniej mówił o tym, że mamy tutaj dwie różne szkoły, dwa różne modele przyjmowania uchodźców. U Agnieszki nie ma klas przygotowawczych, tak naprawdę w proces włączania uczniów i uczennic od samego początku włączona jest cała kadra pedagogiczna, wszyscy uczniowie tej szkoły.
I Agnieszka z tej perspektywy będzie dzieliła się swoim doświadczeniem. Andrzej ma klasy przygotowawcze, nie powiedział o tym, choć nam powiedział o tym wczoraj, że oprócz tych oddziałów przygotowawczych, które już ma, już złożył wniosek o utworzenie następnych oddziałów przygotowawczych. Więc od tej strony formalnej też już podjął różnego rodzaju działania, które po prostu zapewnią taką sprawną organizację. W międzyczasie też szukając oczywiście osób, które mógłby zatrudnić do tego oddziału przygotowawczego. Zanim jednak oddamy głos właśnie Agnieszce i Andrzejowi, żeby podzielić się swoimi praktykami, doświadczeniami, to oddam głos Izie, która będzie mówiła z perspektywy eksperckiej, ale takiej ekspertki, która jest bardzo blisko szkoły, bardzo odpowiada na bieżące potrzeby nauczycieli, nauczycielek, wszelkie potrzeby, a jednocześnie też jest, tak jak mówiłam, bardzo blisko samych migrantów, tak, znaczy jakby doskonale rozumie jakby ich perspektywę i też wie, jakie inne instytucje tak naprawdę dokładnie w tym samym czasie, kiedy my jako szkoła wspieramy uczniów czy rodziców tych uczniów, to są też instytucje, które te same osoby po prostu mogą wspierać w po prostu innych obszarach. Jedną rzecz chciałabym jakby na samym początku też powiedzieć, jeszcze zanim oddam głos Izie, to, że Andrzej i Agnieszka są doświadczeni, bo od wielu lat pracują w środowisku wielokulturowym, ale też są zgodni co do tego, że to jest jednak nowa sytuacja. To znaczy, że nie wszystkie rozwiązania, które mają i które mają przetestowane, się sprawdzą. Więc oni trochę są w innej sytuacji niż państwo, a trochę są w takiej samej sytuacji. Tak? Więc żebyście też nie myśleli, że z tego powodu po prostu jest im też łatwiej mówić o całym tym doświadczeniu, w którym po prostu wszyscy uczestniczymy. Izo, zapraszam ciebie do tego, żebyś opowiedziała o potrzebach szkół, o potrzebach nauczycieli, bo ty je słyszysz, ty je dostajesz w mailach, ty do ciebie dzwonią i ty też masz to w głowie jakoś tak ułożone z takiego ogólnopolskiego, a na pewno wielkopolskiego, bo to jest teren twojego działania regionu. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, Izabela Czerniewska, ODN w Poznaniu, tak wielkopolskiego, ponieważ od 4 lat pracuję w ODN-ie i wspieram nauczycieli nauczycieli szkoły od początku, jakby 4 lata temu dopiero się pojawiła pierwsza grupa migrantów, taka większa w Wielkopolsce i wtedy już się zaczęły pierwsze pytania i one się, że tak powiem, zbierają, kumulują, przetwarzają. Nauczyciele chcą się szkolić i się szkolą. Natomiast teraz mamy jeszcze zupełnie inną wszyscy sytuację, bardzo trudną. Ja powiem tak, przede wszystkim Państwo jako dyrektorzy szkół i dyrektorki szkół musicie dbać jak najbardziej o dzieci, ale też musicie dbać o swoich nauczycieli. Oni potrzebują teraz wysłuchania i wsparcia przynajmniej do pewnego stopnia. Trochę tak jak jest z rodzicami, że oczywiście szkoła jest odpowiedzialna za dzieci, ale czasami lepiej czy szybciej nam coś zadziała, jak posłuchamy najpierw rodziców, z nimi porozmawiamy, a później będziemy pracować z dzieckiem. Tu mamy trochę inny punkt przystankowy, ale też bardzo ważny jest moment rozmowy czy wsparcia nauczyciela. Także proszę pamiętać, rozmawiać i słuchać, jakie są ich potrzeby. Czasami to są zwykłe udrożnienie komunikacji, a czasami to jest po prostu wysłuchanie frustracji, które ci nauczyciele też noszą. Jeśli chodzi o takie ogólne potrzeby, które trafiają do mnie, które jakoś tam starałam się uporządkować, też z racji tego, że pracując w ODN-ie wiem, że łatwiej jest poukładać problemy i potrzeby i później grupowo starać się na nie znajdować narzędzia, które będą na nie odpowiadały. To na pewno potrzebujemy wszyscy takich jasnych, systemowych rozwiązań prawnych. I tutaj Państwo już widziałam na czacie i też w tym Menti zadajecie mnóstwo pytań, jak to powinno być, czy oddziały, czy klasy zwykłe, czy zatrudniać pomoc nauczyciela, asystentów, z czego to będzie finansowane, jak będzie egzamin ósmoklasisty wyglądał. Mamy tutaj całe mnóstwo pytań. I tak, ja mogę od razu odpowiem, żeby część być może z Państwa uspokoić. Na pewno ta podstawa prawna, którą mamy, która w tej chwili obowiązuje, ona będzie do pewnego stopnia nadal obowiązywała nawet w tej specustawie. Natomiast specustawa i rozporządzenia do niej, które będą rozpisane, one najprawdopodobniej będą po prostu w
pewien sposób doregulowywać czy poszerzać. Tak? W tej chwili się mówi, też pewnie Państwo słyszeliście, że oddziały przygotowawcze nie będą już tylko dla 15 uczniów, ale być może 20, a nawet 25. Natomiast sam mechanizm będzie ten sam, czyli tak jak był oddział przygotowawczy, tak nadal będzie. Podobnie asystent międzykulturowy, czyli tak zwana pomoc nauczyciela. Ta forma wsparcia ucznia będzie obowiązywała, tylko znowu pewnie jest dodatkowe pytanie, być może dotyczące tego, kto będzie to finansował, czy w jaki sposób będziemy mogli zatrudniać taką osobę. Ale takie narzędzie jako takie będzie. Również nauczanie języka polskiego, również w jakim języku mają się odbywać egzaminy ósmoklasisty, bo nawet takie słyszałam, że być może to zupełnie zostanie przeformułowane. Natomiast świadomość tego, że trzeba dla tej grupy uczniów spowodować pewne zmiany w prawie jest oczywista. Także czekajmy. Ja myślę, że nie będziemy tutaj na pewne rzeczy odpowiadać, bo być może już w poniedziałek albo w czwartek następny ta specustawa wyjdzie i wtedy będziemy mieć więcej możliwości do powiedzenia. Organy prowadzące w tej chwili konsultują albo za chwilę będą konsultować z Państwem, domyślam się, część przynajmniej tych zapisów, także jeżeli jesteście w kontakcie, to może warto Wasze propozycje też przekazywać. Natomiast na ten moment na pewno też taka kolejna grupa potrzeb, która się rodzi, to jest związana tak naprawdę z uczniami, dziećmi, które przyjeżdżają, które uciekły z wojny tak naprawdę, tak? I z jednej strony z tymi uczniami, a z drugiej strony z uczniami polskimi, ukraińskimi, białoruskimi, rosyjskimi, które uczęszczają do państwa szkół. I tutaj mamy bardzo dużo pytań i wątpliwości, jak pracować z takimi uczniami. I też mogę powiedzieć, że zasoby, które są, już się pojawiają i na stronie CEO też są dostępne. Jak rozmawiać z uczniem o wojnie, jak rozmawiać o sytuacji w Ukrainie. To są bardzo cenne materiały. Przekazywanie ich również w języku ukraińskim, bo już takie materiały też się pojawiają. Przekazywanie ich rodzicom po to, żeby oni mogli ze swoimi dziećmi na ten temat rozmawiać, ale z drugiej strony, ponieważ nie wiem, jak w szkołach u Państwa, do mnie już docierają takie pierwsze głosy związane z tym, że dzieci, które są z Białorusi czy z Rosji, są postrzegane jako ci wrogowie. Więc tutaj szkoła musi bardzo szybko, natychmiast i wprost reagować, żeby takich sytuacji nie było, bo jak wiemy, wszyscy jesteśmy w tym momencie, wszyscy, którzy jesteśmy tutaj, tworzymy naszą szkołę, która ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa dla wszystkich uczniów. Czy mogę poprosić kolejny slajd, bo tam chyba jeszcze coś bym dopowiedziała. Z takich może istotnych rzeczy, których nie powiedziałam, o które Państwo możecie chcieć się dopytać, to jest ten sam początek, czyli tak naprawdę dbanie o to, żeby wesprzeć w ogóle poczucie bezpieczeństwa w momencie, kiedy uczeń przychodzi, uczennica, nowe dziecko trafia do Państwa szkoły, to skupmy się najpierw w pierwszej kolejności na tym, żeby ta osoba się czuła bezpiecznie, dobrze, nawet w pierwszym rzędzie, żeby takimi sprawami się zajmować bez znajomości języka polskiego ani z naszej strony ukraińskiego czy rosyjskiego, ponieważ ten język nie jest na samym początku najważniejszy, bo my możemy stworzyć poczucie bezpieczeństwa bez konieczności używania języka. Tak naprawdę wiedzą Państwo takie gesty typu przytulenie albo solidarnościowe powieszenie wstążki, czy też po prostu miłe przyjęcie, porozmawianie z rodzicami, z uczniem, zapewnienie uczniowi tak naprawdę takiego bezpiecznego środowiska, to jest taki pierwsze najistotniejsze gesty, które powinniśmy wykonywać. Dopiero na kolejnym etapie problemem oczywiście może się okazać język, ale bym powiedziała, że korzystajmy z tych zasobów takich humanitarnych znacznie bardziej, aniżeli
kulturowo-językowych, tak? Jeżeli mamy te zasoby kulturowo-językowe, to je uruchamiajmy, natomiast nie skupiajmy się na tym, że nie rozumiemy, bo tutaj nie potrzeba gestu, nie potrzeba zrozumienia, jeżeli dziecko jest smutne, zmęczone podróżą, czy tym, co się dzieje, przerażone po prostu w nowym miejscu. I dzięki, Iza. Ja jeszcze, tak. Jeszcze do ciebie wrócę. Dwie rzeczy bym dodała, zanim oddam głos Agnieszce i Andrzejowi, którzy powiedzą o tym, jak tak naprawdę starają się zaspokajać potrzeby nauczycieli. Podkreślę, że na razie jesteśmy cały czas jeszcze w tym kawałku nauczycielskim, żeby oni rzeczywiście sobie najpierw założyli maskę tlenową, a dopiero potem szli i pomagali po prostu dzieciakom. Wczoraj, jak się przygotowywaliśmy do tego spotkania, rozmawialiśmy o tym języku, ale dzisiaj już trafiłam na bardzo dobry artykuł przygotowany przez Sektor 3.0. To jest taka NGO-sowa inicjatywa, która pokazuje, jak różne nowe narzędzia mogą nam ułatwiać rozwiązywanie trudnych sytuacji. I oni przygotowali wspaniałą instrukcję, jak wykorzystać tłumacza Google'a do takiej pierwszej, najbardziej istotnej komunikacji, jeśli nie znamy języka. Za chwilkę też się ten link pojawi na czacie, ale też Państwo oczywiście wszystkie linki dostaniecie w materiałach. I to jest naprawdę, każde dziecko może z tego skorzystać, każdy nauczyciel może z tego skorzystać, kiedy po prostu czasem czuje taką potrzebę. Jeszcze dodam, mogę jeszcze a propos tego języka, bo tu widziałam na czacie, ktoś zapytał, a propos języka rosyjskiego. Ja mówię tak, jeżeli mamy takie potencjały, zasoby, które pozwalają nam się komunikować, nawet jeżeli to jest komunikacja w języku rosyjskim, to korzystajmy z tego. Bo jeżeli są dzieci, które znają język rosyjski, to lepiej, żeby się porozumiewać z nim tym językiem, który oni rozumieją, bo my też go rozumiemy. Zwłaszcza, że proszę pamiętać, podejrzewam, że część z Państwa zna rosyjski tak mniej więcej jak ja, bo jeszcze się załapałam na ten rosyjski w szkole, że my go pamiętamy, ale on nie jest taki literacki. I to też stawia nas w takiej takiej dobrej sytuacji, że to jest język, my tak naprawdę używamy tego języka komunikacyjnie. Także proszę się nie bać używania w sytuacjach, gdy chcecie się skomunikować z rodzicem czy z dzieckiem języka rosyjskiego, jak nie znacie innego, nie znacie ukraińskiego. Taka jest moje tutaj podejście, które Państwu przekazuję. Bardzo Ci dziękuję, Izo. Czerwuki się pojawiają. Tak. Wiem, tak, takie różne obrazki. To też tak, jest całe mnóstwo materiałów w internecie. My też jakby tutaj na czacie wrzuciliśmy na grupie pomocowej nauczycielskiej. Tak. Znalazłam też linki po prostu do lekcji online, tak? Polskiego dla Ukraińców i ukraińskiego dla Polaków. Więc naprawdę zachęcam do tego, żeby w tym pierwszym okresie też z tego korzystać. Jeśli Państwo czujecie, że Waszym nauczycielom, to po prostu pomoże, że poczują się oni bezpiecznie i lepiej. Ja jeszcze jedną rzecz tutaj, na jedną rzecz zwrócę tutaj uwagę. Nasi nauczyciele, wasi nauczyciele mają wiele kompetencji takich interpersonalnych i warto jakby się do nich odwoływać, nie tylko do tych takich humanitarnych postaw, które chyba w każdym z nas się obudziły. I pamiętam też naszą rozmowę z wczoraj, że czasem warto nie za szybko zapraszać jakichś ekspertów do swojej szkoły, żeby nie osłabić takiego poczucia, że ja potrafię różne rzeczy. Ja nauczyciel, ja dyrektor, dam sobie radę bez tego eksperckiego wsparcia. Chociaż tutaj oczywiście Agnieszka i Andrzej za chwilę nam opowiedzą o tym, że jednak z tego korzystają i to też ma swoje oczywiście walory i daje poczucie pewności i też osadza nas w nowej sytuacji. Tym razem zacznę od Ciebie, Andrzeju. Wasze pytanie trochę przeformułowaliśmy od wczoraj i ono brzmi, jak Wy zaspokajacie te potrzeby. Nie wszystkie, o których mówiła Iza, ale wybrane. Jak już je zaspokajacie? No tutaj jakby pierwszą potrzebą nauczycieli, którzy pracują z dziećmi cudzoziemskimi, jest poznanie ich kultury. I potrzeby zaspokajamy w ten sposób, że no, organizujemy tutaj znajdujemy w naszym środowisku ludzi, którzy pomogliby naszym nauczycielom poznać kulturę tych krajów, z którymi mamy do czynienia. No tutaj potrzebna jest też
potrzebne jest też wsparcie szkoły, dyrekcji, rozmowa z takim nauczycielem, bo nie wszyscy nauczyciele jednak chcą się otworzyć na współpracę z cudzoziemcami, bo to tak naprawdę nie jest nic trudnego, ale po prostu trzeba przełamać pewne bariery. My jesteśmy w tej korzystnej sytuacji, że do czynienia z cudzoziemcami mamy już od kilkunastu lat, ponieważ nasza miejscowość leży na przedmieściach Warszawy. W związku z tym to jest takie miejsce, do którego cudzoziemcy bardzo wcześnie, na początku to byli przyjezdni z krajów azjatyckich. W ostatnim czasie to są właśnie cudzoziemcy z krajów Europy Wschodniej. Mamy bardzo liczną grupę właśnie dzieci ukraińskich, ale które przyjechały jeszcze przed rozpoczęciem działań wojennych. Mamy też w szkole dzieci białoruskie, ale nie mamy dzieci rosyjskich, w przeciwieństwie do szkoły, którą prowadzi pani dyrektor Agnieszka. No, to są te pierwsze, to są potrzeby nauczycieli. Tutaj jakby patrząc na sprawę z perspektywy, mojej perspektywy, perspektywy dyrektora szkoły, no to jest ogromna potrzeba wsparcia organu prowadzącego. Jest ogromna potrzeba też takiej dobrej relacji z organem prowadzącym, bo jeżeli widzimy, że nasze potrzeby są dobrze widziane, no to nie mamy żadnych obaw. Po prostu idziemy dalej i staramy się pomagać. No cóż, no moją potrzebą jest zatrudnienie nauczyciela, ale też jakby z ostatnich doświadczeń też jest potrzeba takiego kontaktu z nauczycielem, który miał bezpośredni kontakt w tej określonej sytuacji z dziećmi ukraińskimi i mam zgodę organu prowadzącego na zatrudnienie nauczyciela. Organ prowadzący podpisze umowę zlecenie z osobą, która będzie mojemu nauczycielowi pomagała w komunikacji z dziećmi, też jakby będzie pomagała mu zrozumieć określoną sytuację i tak dalej, i tak dalej. To są te najpilniejsze potrzeby moich nauczycieli i moje. Bardzo Ci dziękuję. Agnieszko, dziękuję. Jak Ty dbasz o swoich nauczycieli właśnie teraz, w tym momencie, co im dajesz, jak ich wzmacniasz? Nim o tym powiem, to tylko słowo do dyrektora Andrzeja. Mam w komórce kilka telefonów ukraińskich nauczycieli, pedagogów i psychologów. Jeżeli są gdzieś blisko Was te osoby, to może zatrudnisz właśnie któregoś z nich, wybitni specjaliści. Dziękuję bardzo. W Polsce. To już się zsieciowaliście. Tak. Drodzy Państwo, ja myślę, że bardzo ważne jest, żeby na początku każdy nauczyciel usłyszał od swojego dyrektora: słuchaj, odpuszczamy. Jest dużo rzeczy, które teraz musimy w szkole odpuścić. Kartkówki, klasówki, może musimy odpuścić temat ocen, może musimy odpuścić temat jakiegoś takiego codziennego szkolnego rytu, tych wszystkich rytuałów, które mamy. I powiedzieć, sytuacja jest nadzwyczajna. Jeśli Twoi uczniowie są w trudnej sytuacji, też emocjonalnej, to odkładamy wszystko i po prostu pytamy o ich potrzeby, rozmawiamy z nim, obejrzyjcie film, może zróbcie wspólnie, napiszcie manifest antywojenny albo coś, co pomoże im przeżywać tę sytuację. I tak samo mówimy im, słuchaj, ty też nie musisz wszystkiego wiedzieć, ty też możesz powiedzieć nie wiem i koniecznie rozmawiajmy ze sobą nad pomysłami. A więc twórzmy sobie banki pomysłów na godziny wychowawcze, na lekcje, na to, jak rozmawiać, kiedy nie zna się języka. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, dajmy nauczycielom godziny z psychologiem, z pedagogiem naszym szkolnym albo zwróćmy się do poradni najbliższej z prośbą o to, żeby wyznaczyli na dyżur psychologa, pedagoga, gdzie każdy nauczyciel mógłby się zwrócić do nich i porozmawiać pół godziny, godzinę posiedzieć. Wiem, jak dużo osób w tej chwili w mojej szkole z tego właśnie korzysta. Słuchajcie, tu jeszcze, to też jest bardzo ważne, żeby nauczyciele dostali od nas pakiety materiałów.
No bo niektórzy będą sami szukali w internecie, ale niektórzy potrzebują bardzo prostych odpowiedzi na pytania. Czy z dziećmi sześcioletnimi mam rozmawiać o wojnie? Czy mam im tłumaczyć, co to jest bomba? Tak? Co to jest, na czym polega konflikt i tak dalej. Więc słuchajcie, tych materiałów jest bardzo dużo i dostaniecie to dzisiaj po spotkaniu. Wrzućcie na skrzynki swoim nauczycielom albo zróbcie taki na dysku bank pomysłów, gdzie możemy się wymieniać. I jeszcze jedna sprawa, my też zaopatrzmy się i przejrzyjmy swoje skrzynki z telefonami, bo mamy znajomych, biznesmenów, może jakieś restauracje, może lekarzy i tak dalej. Twórzmy swoją własną sieć pomocy. Ja przed chwilą miałam taką sytuację, że rodzina w miejscu oddalonym o 20 kilometrów od Gdańska potrzebuje natychmiastowej pomocy i dzięki sieci kontaktów w ciągu pół godziny załatwiliśmy im tam, w tamtej miejscowości, miejsce noclegowe. Bardzo ważne jest to, żebyśmy myśleli o tym, że nie poloniści powinni uczyć języka polskiego jako obcego. Lepiej, najlepiej, jeżeli zrobią to językowcy, ponieważ oni będą, ponieważ ten język polski jest językiem obcym właśnie dla naszych nowych uczniów. I o to zadbajcie, to jest bardzo ważne, żeby uczyć w działaniu, w kontakcie. Lekcje zróbcie poza szkołą, niech pójdą do sklepu, niech pójdą, nie wiem, niech pojadą sobie autobusem gdzieś, niech zrobią wycieczkę, tak żeby ten język w pierwszej, na tym pierwszym etapie był językiem komunikacji. I jeszcze dwie, szybko chciałam powiedzieć ważne sprawy. Przygotujcie sobie, drodzy Państwo, dwa narzędzia wewnątrzszkolne. Pierwsze, diagnoza. To znaczy, co umie mój uczeń? Czy on mnie rozumie, czy nie rozumie? Czy umie powiedzieć, jak się nazywa po polsku, czy nie potrafi? Czy potrafi wskazać, gdzie mieszka, czy nie potrafi? I tak dalej. To oczywiście na najbliższe tygodnie, a nie na najbliższe dni. A potem zróbcie sobie indywidualny plan rozwoju z nauczycielami. To wesprze nauczycieli i ich uwolni. Bo jeżeli my określimy, że za miesiąc o tej porze nasz uczeń będzie umiał się przedstawić i powiedzieć, gdzie mieszka, a nie będzie umiał kolejny dział historii albo przyrody, to naszym nauczycielom będzie łatwiej stawiać im oceny i wyzwoli ich to od tego, że te dzieci z Ukrainy mają iść takim samym torem, w takim samym szyku jak wszystkie pozostałe dzieci. Twórzmy indywidualne programy rozwoju dla nich. To bardzo wesprze naszych nauczycieli. Bardzo Ci dziękuję, Agnieszko. Jednocześnie strasznie przepraszam, bo zrobiło się jakieś zamieszanie z prezentacją. Po prostu mój kursor zaczął szaleć, a ja szeruję tę prezentację. Mam nadzieję, że byliście tak zasłuchani w to, co mówiła Agnieszka, że nie zwróciliście uwagi na to, że się po prostu slajdy jakoś dynamicznie w nieokreślonej narracji zmieniały. Ja przypomnę cały czas o tej różnicy między Andrzejem i Agnieszką. Agnieszki uczniowie trafiają bezpośrednio do klas, ale to nie oznacza, że oni są pozbawieni wsparcia. Jakby jeśli dobrze rozumiem przepisy prawne, to takim dzieciom, które uczą się w zwykłej szkole, bez oddziałów przygotowawczych, przysługuje 5 dodatkowych godzin w tygodniu. W tym są to też godziny języka polskiego, ale też jakby pracy w innych obszarach. No i tutaj Państwo macie też jakąś taką w miarę dużą elastyczność, jak ten czas wykorzystać. Widziałam, że na czacie pojawiły się naprawdę wspaniałe pomysły, z którymi warto się do kuratorium skierować. Być może one już działają, bo jednak był jakiś oddzielny bank w kuratorium oświaty, specjalistów, osób znających język ukraiński i polski, takich, których wy Państwo moglibyście w swoich województwach zatrudniać. Widziałam też, Andrzeju, że prośby o przesłanie namiarów na specjalistów popłynęły również od naszych dyrektorów uczestniczących, więc tak, to jest to wyzwanie, to nowe też wyzwanie, które zmienia sytuację także Andrzeja na przykład, takich szkół z dużym doświadczeniem, bo jest to po prostu sytuacja, która jest na wielką skalę i właściwie będzie dotyczyła prawie każdego zakątka Polski, co oznacza tak naprawdę, że już się pojawiły wyzwania kadrowe. Do tego oczywiście dochodzi trauma wojenna, którą
te dzieci, prawda, które do szkoły trafiły, na pewno mają. A więcej o tym Iza opowie przy potrzebach uczniów, tak, bo to też jest taki ważny kawałek, którym trzeba się zająć, przyglądać, być na to bardzo uważnym. Ja wczoraj jeszcze rozmawiałam z dyrektorką, która ma oddziały przygotowawcze we Wrocławiu i ona powiedziała mi jeszcze taką jedną ważną rzecz i w ten sposób też miękko będę przechodziła do potrzeb uczniów. Ale ja, ona powiedziała o tym w kontekście potrzeb uczniów, ale ja myślę, że to też jest w kontekście potrzeb nauczycieli. Te dzieciaki wychodzą z sytuacji, w której każda godzina mogła przynieść coś innego, to znaczy wszystko się mogło zdarzyć. Więc dla nich szkoła ma być też takim miejscem stabilnym i niezmiennym. W sensie, że jest pewien określony rytm i że tu się nic nie wydarzy, chociaż oczywiście to też jest złudne, bo jeżeli rodzice tego dziecka, ojciec tego dziecka jest na wojnie, to się może wszystko wydarzyć, tak? Znaczy zdajemy sobie z tego doskonale sprawę. Ale tak sobie pomyślałam, że to jest również ważne w kontekście nauczycieli, że z jednej strony tak jak ty mówisz, Agnieszko, to jest nadzwyczajna sytuacja, to znaczy i naprawdę musimy trochę inaczej do tego wszystkiego podejść, ale dbając o to taki psychologiczny aspekt, o takie bezpieczeństwo psychologiczne również naszego zespołu, warto jednak też trzymać ten rytm szkoły, tak? To znaczy, żeby tam rzeczywiście było stabilnie dla wszystkich, dla uczniów, dla nauczycieli, ale także dla rodziców tych polskich dzieci i tych dzieci ukraińskich. Bardzo Wam dziękuję za podzielenie się tym, w jaki sposób zaspokajacie te potrzeby nauczycielskie w swojej szkole już. One będą rosły, te potrzeby, będziecie je zaspokajać nieustająco. Teraz zajmiemy się potrzebami uczniów i tu już jest kawałek, który poprowadzi Przemek. Musisz się odmutować, Przemku, bo inaczej ci nie udzielę głosu. Zapomniałem o tym mikrofoniku. Bardzo dziękuję, Sylwio, że poczekałaś, aż włączę. Ja chcę powiedzieć tylko jedno zdanie a propos tego wątku potrzeb nauczycieli, bo ja się oprócz wątków związanych z zarządzaniem szkołą zajmuję też rozwojem osobistym. I Andrzej wspomniał o takich nauczycielach, którzy nie bardzo chcą mieć kontakt z tymi uchodźczymi dziećmi. Wiem o takich przypadkach, w których nauczyciele mówią różne bardzo kontrowersyjne rzeczy do uczniów na temat pomocy uchodźcom. I to, co w wątku tych potrzeb, chociaż to może trochę paradoksalne jest, ja myślę, że tacy nauczyciele jednak potrzebują rozmowy z dyrektorem na temat tego, jakie przekazują informacje dzieciom, bo tam się pojawiają rozmaite uzasadnienia typu niemoralne jest pomaganie Ukraińcom, bo mają gdzieś tam w historii zbrodnie przeciwko Polakom. I mam wrażenie, że tego rodzaju rzeczy wymagają interwencji, wymagają działania ze strony dyrektora, bo może to bardzo popsuć wysiłek wielu innych osób. I bardzo dziękuję za to, że mogłem to powiedzieć. A teraz chcę powiedzieć jeszcze i zapytać właściwie dyrektorów, bo przechodzimy do tego wątku, czego potrzebują ci uczniowie i te uczennice, takich będę teraz już nazywał, którzy do nas przychodzą, a też w jaki sposób te potrzeby można zaspokajać. I kiedy my zastanawialiśmy się nad porządkiem tego wystąpienia, to stwierdziliśmy, że być może adekwatny jest podział na takie cztery etapy tej pracy z dziećmi uchodźczymi. Pierwszy etap to jest adaptacja, rozumiana jako rodzaj zbudowania poczucia bezpieczeństwa i takiego osadzenia w tej rzeczywistości, w której jesteśmy. Drugi to integracja, czyli wejście w te społeczności uczniowskie, w których oni będą dalej pracowali, oni i one. W trzeciej kolejności, i to jest ważne w kontekście wcześniejszych rozmów i tego, o czym Iza najmocniej mówiła, nauka języka polskiego, która bynajmniej na tym pierwszym etapie nie jest absolutnie kluczowa. I wreszcie zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, ale tutaj chodzi o ich zaspokajanie po prostu tak samo u wszystkich uczniów. Stwierdziliśmy, że temat jest zbyt wielki, by się nim zająć, a teraz zaczynamy te radzić sobie z tym wyzwaniem i stąd pytanie do Was, jak widzicie potrzeby, te takie najbardziej podstawowe i pierwsze związane z adaptacją i integracją,
Jeżeli coś o języku, to też bardzo prosimy, żebyście się podzielili. Potrzeby uczniowskie, a też sposoby ich zaspokajania. Agnieszko, mogę Ciebie poprosić? No to wyobraźcie sobie Państwo małego człowieka, na przykład 12-latka, który zostaje wyrwany ze swojego domu. Nic nie wiemy o jego ojcu, on też nic nie wie. Jedzie przez pierwszy raz w tak długą drogę, zostawił swojego ukochanego psa, za którym płacze i wszystkich swoich bliskich. Świat mu się rozsypał w jednej chwili. I przyjeżdża do nas, siada na naszej kanapie czy na naszym krześle i jest całkowicie bezradny. Zostawił swoje zabawki, komputer, wszystko. I dlatego też, co on potrzebuje? On potrzebuje być bezpiecznym, po pierwsze. Mieć możliwie stabilną sytuację, na ile jest to możliwe w tej chwili. Dowiedzieć się, co z jego rówieśnikami i przyjaciółmi, których zostawił, bardzo ważnymi osobami. Poznać nowych kolegów, którzy go przyjmą i którzy będą dla niego serdeczni. I mieć właśnie wielu serdecznych, empatycznych ludzi koło siebie. To są jego pierwsze potrzeby. Dlatego jak przyjmujemy młodego człowieka, to my poszliśmy taką nauką, którą dał nam nasz nauczyciel, który został imigrantem w Finlandii w wieku 12 lat i przeszedł przez całą finlandzką szkołę, a potem uczył w naszej szkole. I on nas uczył, co to być imigrantem w innym państwie. I on powiedział tak, byli dla mnie bardzo serdeczni i powiedzieli, niczego od ciebie nie oczekujemy w tej chwili. Bądź z nami, uczmy się wspólnie porozumiewać, czyli chcieli, aby uczył się tego języka i tak naprawdę cieszymy się, że jesteś z nami. I myślę, że to jest pierwsza potrzeba tych dzieci na dzisiaj. One wejdą bardzo często w nasze klasy, więc warto, żeby dać im na przykład filmik na YouTubie w ich języku, żeby dać im adekwatnie do tego, co dzieje się w klasie, na przykład filmik z Akademii Kana, posługiwać się czytnikiem imersyjnym. Czyli mamy nowoczesne narzędzia, dzięki którym w pierwszych dniach on może już wejść do klasy, ale twórzmy wiele takich sytuacji, gdzie on będzie też mógł przebywać nie tylko na lekcji, będzie mógł na przykład pójść ze swoimi kolegami na wycieczkę do kina. Starajmy się też w tych pierwszych dniach powodować, żeby ten człowiek w pierwszej kolejności był bezpieczny i dobrze mu postawić, jeżeli mamy taką możliwość, postawić obok niego jakiegoś opiekuna. W siódmych, ósmych klasach, w liceum jest to jak najbardziej możliwe. Uczniowie zgłaszają się do wolontariatu i my na przykład jedną z naszych spec wolontariackich grup uczyniliśmy przewodnikami, opiekunami, którzy mówią po angielsku. Dzieciaki się jakoś dogadają, łatwiej niż my dorośli. I każdy z tych nowych uczniów będzie miał koło siebie takich dwóch opiekunów. Pierwszy kontakt na temat szkoły, na temat rówieśników będzie tutaj zaspokojony. Także nie tylko my dorośli się nimi opiekujmy, ale starajmy się właśnie już od razu integrować te społeczności. No i starajmy im się jak najszybciej zapewnić lekcje, dodatkowe lekcje języka polskiego, tak jak już powiedziałam. Dziękuję bardzo, Agnieszko. Andrzeju, jak to u Ciebie wygląda z Twoim widzeniem tych potrzeb i tym, jak je zaspokajacie? Andrzeju, poproszę, włącz mikrofon. Przepraszam. Tak jak moja przedmówczyni powiedziała, najważniejszym na ten moment w tych pierwszych dniach jest zapewnienie dzieciom
no, takiego ciepła, spokoju, stabilności. No, myślę, że też potrzebne jest zapewnienie im takich potrzeb jak posiłki, bo też no, nie wszyscy rodzice przyjeżdżają, tak przynajmniej wynika z moich obserwacji, wyposażeni w środki do funkcjonowania tutaj w naszym środowisku, więc to też jest bardzo duża potrzeba. Jeżeli chodzi o adaptację w środowisku uczniowskim, no to jak najbardziej potrzebny jest taki kontakt z uczniami polskimi, ale i też z uczniami z ich kraju rodzinnego. W mojej szkole nie ma z tym problemu, bo jakbyście Państwo mieli kiedyś okazję znaleźć się w takiej szkole, to widać, że w czasie przerw jest wielka różnorodność dzieci i one już wypracowały właściwie same sposób porozumiewania się sobą, rozumienia się i rozumienia swoich potrzeb i kultur. Jeżeli chodzi o naukę języka polskiego, no to owszem, ale w tych pierwszych dniach myślę, że to jest najpotrzebniejsze zapewnienie im takiej pomocy bieżącej. Natomiast no, nauka języka polskiego, no, myślę, że tutaj będziemy się starali im to zapewnić, ale po takiej adaptacji tutaj już w szkole, w naszym środowisku. No i nie skupiałbym się chyba na samym początku na nauce języka polskiego w ogóle, tylko na nauce języka polskiego w odniesieniu do takich spraw związanych z obsługą osobistą, z funkcjonowaniem w środowisku, tego typu rzeczy. Dziękuję bardzo. Przemku, czy zanim Dziękuję. Oddasz Izie głos, mogę dwie rzeczy powiedzieć? Proszę, proszę. To będzie taki głos nie tyle ekspercki, co po prostu doświadczenie osobistego. Moja córka wczoraj przyszła i powiedziała, że Tosia jest w 7 klasie, że do ich klasy przyjdzie 13-letnia Ukrainka, która nie mówi w ogóle po polsku. I mówi, mamo, my się nią zaopiekujemy. I ona już jedzie z nimi na wycieczkę we wtorek, czyli drugiego dnia po tym, jak trafi do szkoły, żeby czuła, że jest częścią po prostu tej klasy. W naszej szkole nie ma oddziału przygotowawczych. Więc dla mnie to jest też taki morał, oczywiście z dużą żarówką takiej uważności, taki, że warto też trochę oddać sprawę w ręce dzieci. Znaczy one naprawdę jakby potrafią być odpowiedzialne za siebie i potrafią się o siebie zatroszczyć, ale widzą też zagrożenia, bo Tosia na przykład mówi, mamo, a co będzie, jak chłopaki będą się bawić w wojnę na korytarzu, tak? Jakby co ja mam im powiedzieć? Nawet nie jej, tylko co ja mam im powiedzieć. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, ja chcę wam coś przeczytać. Wczoraj na Facebooku, to tak w kontekście tego bezpieczeństwa i tego, co my jako nauczyciele możemy zrobić, tak? Żeby zaspokoić te pierwsze potrzeby dzieci. Przeczytałam list od Tatiany, która no, ukrywa się w piwnicy w Kijowie, na obrzeżach Kijowa. I jeden z nauczycieli zapytał ją, Tatiana, co twoim zdaniem powinienem powiedzieć polskim nauczycielom i nauczycielkom? Odpowiedziała, bardzo kochać naszych uczniów. Zatem, kiedy nie wiecie, co robić i jak się zachować, to po prostu bądźcie uważni, empatyczni i życzliwi. Nie tylko na dzieci i młodzież z Ukrainy, ale też na te dzieci, które już uczycie, także te z Białorusi i Rosji. Bądźcie życzliwe też dla siebie. I to jest dla mnie jakiś taki strasznie ważny komunikat, no, który też po prostu wysyłam, dzielę się, bo bardzo go przeżywałam wczoraj wieczorem. Także dzięki. Tak, ja chcę jeszcze się wtrącić w jednym zdaniu, bo pojawia się ciągle pytanie język rosyjski. Drodzy Państwo, język rosyjski nie jest tylko językiem wroga, jest językiem komunikacji. Dzisiaj rano przyjmowaliśmy do szkoły Białorusinów, z którymi rozmawialiśmy po rosyjsku, a rozmawiała z nimi Ukrainka. To wszystko się da pogodzić, jeżeli ludzie są dla siebie życzliwi i solidarni przeciwko wojnie. I tylko jeszcze właśnie do tego, co powiedziała Sylwia, przygotujmy bardzo dobrze wcześniej też dzieciaki nasze, to znaczy
Dzieci z Ukrainy nie muszą przyjść od razu następnego dnia po tym, jak przyjechały w nocy, tylko słuchajcie, zostawmy sobie, jeżeli nie czujemy się przygotowani, jeden dzień na to, żeby nauczyciel i uczniowie przygotowali się jako gospodarze tego miejsca. Warto ten jeden dzień poświęcić na to, żeby ten, kto przychodzi, nie był pogrążony w chaosie, żeby ktoś na niego czekał, żeby to było takie miejsce naprawdę, gdzie oczekują na tego przybysza. Dziękuję bardzo, Agnieszko, za ten taki na bieżąco temat, bieżącą odpowiedź do czatu. Ale mam jeszcze jedno pytanie, a właściwie nie wiem, czy jedno, czy to jest kilka wątków, bo przypominam sobie, jak rozmawialiśmy o tym webinarze, to też podawaliście mnóstwo takich szczegółowych przykładów, jak działać i jak nie działać. Przypominam sobie na przykład taką historię, jak ukraińskie dziecko będące na 5 lekcjach u każdego nauczyciela było proszone przez nauczyciela w absolutnie dobrej wierze, o to było powiedziało, jak tam jest u niego i jak się czuje, co no, wszyscy możemy sobie wyobrazić, jak się musiało takie dziecko czuć, opowiadając to już po raz pierwszy na forum klasy, a nie mówiąc o tym, co się działo na kolejnych lekcjach. I przyszło mi do głowy, żeby was spytać o taką rzecz, o takie rzeczy, które na pewno warto zrobić, ale właściwie to już mamy omówione w tym cytacie, który Sylwia podała i pewnie tutaj zdrowy rozsądek, uważność, czujność, taka po prostu troska dorosłego człowieka o dziecko może pomóc, ale czego na pewno unikać? Jak zadbać o to, żeby takich sytuacji nie wynikających ze złej woli, ale po prostu z nieprzemyślenia sprawy unikać. Czy macie na to jakieś swoje sposoby i co to są za rzeczy, na które warto uważać, bo nie warto, żebyśmy powtarzali błędy, o których już wiadomo, że to są błędy. Agnieszko, Andrzeju, nie wiem, który z was. I Izo też. A, i Iza też, ale Izę poproszę potem o podsumowanie, więc będzie okazja. Może ja pozwolę sobie zabrać głos. No akurat do tej pory nie było tak, że musielibyśmy o takich zagadnieniach w ogóle mówić, bo przyjmowaliśmy w szkole do szkoły dzieci, które przyjeżdżały tutaj z wolnego świata, z wolnego kraju. Natomiast teraz sytuacja się troszeczkę zmieniła i byłbym bardzo ostrożny w zadawaniu im pytań tego typu, o których tutaj wspomniałeś, Przemku. Myślę, że trzeba się skupić na zupełnie innych sprawach, niż zadawanie pytań, które no, są dla tych dzieci bardzo kłopotliwe i no, mogące dodatkową traumę u nich powodować. Spokojnie. Zająć się tutaj, skupić się na sprawach zapewnienia bezpieczeństwa i taka jest opinia na ten temat. Okej, okay, czyli zająć się tym, co tu i teraz, tak. Potrzebami, a nie wspomnieniami, dokładnie. Rekapitulacjami, ani jakimkolwiek takim, ani zaspokajaniem ciekawości, bo to też może być motyw. Tak. Czyli nauczyciele po prostu mogą chcieć się dowiedzieć, jak to jest. To rozumiem, że dzieci nie są dobrym źródłem, które tu można wykorzystać. Agnieszko? Ja oczywiście tak, nie zadawać dużo wnikliwych pytań, ale też można pytać takie otwarte pytania stosować. Na przykład, czego potrzebujesz? Tak? Jak się czujesz po dzisiejszym dniu? Czego oczekujesz? To tego rodzaju pytania. Natomiast ja chcę wam powiedzieć na przykładzie. Przyszło dwóch Ukraińców, młodych chłopców, 12-letnich do klasy w jednej z gdańskich podstawówek i nauczycielka, która też nie umie w języku ukraińskim mówić ani rosyjskim, powiedziała tak: wspaniale, że jesteście, witamy was. Nie umiem mówić w waszym języku, dlatego też usiądźmy sobie wszyscy razem i porozmawiajmy, jak się będziemy porozumiewać. I zaczęła podawać różne słowa. Mówi, jak wy mówicie dzień dobry? Jak Polacy mówią dzień dobry? No to się uczymy. W jaki sposób będziemy o coś prosić?
Jak wykrzykujecie, jakie słowa wykrzykujecie, kiedy jeszcze jesteście szczęśliwi, tak? I zebrali sobie chyba w czasie tej lekcji z 20 takich słów i Polacy uczyli się słów ukraińskich, a Ukraińcy uczyli się polskich. Czyli zobaczcie, że dobrze jest przekuwać te pierwsze wzajemne kontakty na to, że nie my jesteśmy wspaniałymi gospodarzami, którzy przyjmują was, bo jesteśmy tacy wspaniali i dobrzy, ale że wy jesteście dla nas pewnym bogactwem, dzięki którego my też, nasz świat się otworzy, dowiemy się więcej, nauczymy się jeszcze jednego języka, tak? I jasne. To dla mnie bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Izo. Może powiem o minucie ciszy, bo my też, zwłaszcza wśród starszych klas, umówiliśmy się, że będziemy mieć w poniedziałek, tak było, minutę ciszy poświęconą ofiarom wojny. A ponieważ jesteśmy wielokulturowi, czyli są Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini, to nie mówimy, po której stronie są te ofiary, tylko oddajemy im cześć po prostu mówiąc, pokazując, że wojna jest straszna po wszystkich stronach wśród tych pojedynczych jednostek prowadzonych na wojnę po prostu, na śmierć. Dziękuję, Agnieszko. Izo, chciałbym poprosić ciebie też jako osobę, która widzi różne środowiska szkolne, słucha różnych nauczycieli i im pomaga, a też samych uchodźców i ich dzieci. Co ty myślisz o tym, jak te podstawowe potrzeby, jakie one właściwie są i jak je zaspokajać w szkołach? Dziękuję. Po pierwsze, to co już zostało powiedziane, rzeczywiście rówieśnicy, koledzy, koleżanki i to jest w ogóle najważniejsze, żeby jak najszybciej, jak się dało, te osoby sieciować, wspierać. Ja zawsze mówię nauczycielom, jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, to musicie to zaplanować, jeżeli to się samo nie dzieje, to musicie to zaplanować w szkole. Zróbcie jakiś projekt, podzielcie dzieci na grupy, tak żeby oni się mieszali, żeby musieli po prostu ze sobą pracować. Druga rzecz jest taka, że można wykorzystywać wolontariuszy i różnego takie wolontariat szkolny, który w każdej szkole chyba już jest w tej chwili, żeby też kontaktować wolontariuszy z tymi dziećmi, ale tu można te warianty wspierania w szkole polskiego i niepolskiego dziecka, jest naprawdę całkiem sporo różnych możliwości, tylko musimy to wdrożyć. I kolejna rzecz, warto naprawdę w tej sytuacji korzystać z zasobów pozaszkolnych i trochę też już pani Agnieszka o tym powiedziała, żeby też jakby przekazywać to, co się da, albo w niektórych aspektach też innym na zewnątrz. Wydaje mi się, że tutaj możemy, nie wiem, mieć oprócz wsparcia świetlicy, którą mamy w szkole i wsparcia biblioteki, którą mamy w szkole, to możemy mieć biblioteki miejskie, lokalne, jakiekolwiek mamy, w których też dużo inicjatyw się może dziać. Kluby osiedlowe, domy kultury i tam też chodziłoby o to, żeby było jak najwięcej dzieci w wieku tych naszych, które też będą wspierać i samoorganizować się, bo tutaj też jest ważne. Sylwia mówiła tak pięknie o tym, że dzieci same wrażliwe wiedzą, jak reagować albo jak nie reagować, co robić, co nie robić. Wydaje mi się, że my tutaj czasami nie do końca wierzymy w moc naszych dzieci, które są po prostu, one są jeszcze bliżej innych dzieci i one jeszcze lepiej wytłumaczą i nawet prawdopodobnie szybciej wpadną na to, w jaki sposób mają się komunikować, aniżeli przez, zaraz tam Google Translator, to myślę, że będzie pierwsza rzecz, w ogóle nie będzie żadnym problemem, żeby z tego korzystali. Więc słuchajmy też tych dzieci, tych młodych, o czym oni chcą rozmawiać, jakby pozwalajmy im. Ja też zawsze mówię z tym, czy rozmawiać o wojnie, czy nie rozmawiać, nie wywoływać tego tematu jak najbardziej, czyli nie stawiać dziecka na środku klasy na zasadzie opowiedz mi o życiu w tej chwili w Ukrainie, ani o wojnie, to nie. Natomiast jeżeli temat wypływa, czy ze strony właśnie dziecka, które do nas przyjechało, czy nawet uczniów polskich, to na ile nasza umiejętność radzenia sobie z trudnymi
emocjami, które mogą wypłynąć, na ile jesteśmy gotowi, to jakby gotowi, żeby wysłuchać tych wszystkich stron, tych wszystkich głosów, to ja zawsze mówię, że zgódźmy się na to, bo inaczej te tematy, jak one nie zostaną wysłuchane, nie zostaną wydyskutowane, to może tak naprawdę nas spowodować to, że to jest trudny temat dla wszystkich. My musimy go wypłakać, przeboleć, odreagować jakoś i te dzieci też muszą. Dlatego mówię, że jeżeli to samo z nich wynika, to również jak najbardziej. Ja mam jeszcze taki pomysł. Też zastanawiałam się w trakcie naszego tego spotkania, czy to już jest pomysł na ten moment, ale wydaje mi się, że tak, ponieważ polscy uczniowie, uczennice na pewno są już na to gotowe, bo też są ciekawi i my tej ciekawości też nie możemy w tym momencie zagłuszać. Więc jakby nie było, może niekoniecznie rozmowa o wojnie, ale na przykład rozmowa o geografii Ukrainy, o języku Ukrainy, z którym mamy już do czynienia, być może nawet o kulturze Ukrainy, zależy znowu, czy to młodsze dzieci, czy starsze, to są jak najbardziej dobre ścieżki, bo one są w miarę neutralne i mają pozytywny przekaz. Więc w momencie, kiedy mamy ten pozytywny przekaz i wszyscy jakby są otwarci i gotowi na tą rozmowę, to wydaje mi się, że też jednak warto z tego korzystać. Nie wiem, czy ja mogę tutaj umieścić Państwu już tego linka do tych materiałów Ukrainer.net, czy to Sylwia Państwu przyjdzie? Kasia udostępnia wszystkie linki, ten link został przekazany. To jest, bo to jest po prostu prześwietny materiał, z którego możecie Państwo natychmiast korzystać, jeżeli właśnie macie taką sytuację gotowości i otwartości grupy do rozmowy. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Chyba już wszystko zostało powiedziane. Może jeszcze o tym, jak uczyć tego języka polskiego. Bo tu rzeczywiście sytuacja się dość mocno zmieniła. Ja pracuję w ODN-ie, współpracuję z Julią Karczewską, która prowadzi kursy w ODN-ie, takie glottodydaktyka w pigułce, bym powiedziała. Natomiast no, my nawet teraz nie jesteśmy w stanie zrobić kolejnych, to by trzeba było 10 równoległych kursów, tak? To nie da się. Natomiast one są prowadzone tak pod kątem jak najbardziej praktycznym, jak pracować z nauczycielami, nauczycielkami. Julia ma mieć w najbliższym czasie webinar, czyli w pigułce na gorąco, co teraz jest, jak my jako nauczyciele, nauczycielki powinniśmy natychmiast reagować i wspierać od razu językowo, bo to, proszę Państwa, nie jest tylko i wyłącznie podręcznik krok po kroku po polsku, tak? Nie pamiętam, jak się ten tytuł nazywa, tylko to jest takie podejście do tego, jak wszyscy możemy wspierać w nauce języka polskiego. I to są czasami bardzo takie proste, wydawałoby się proste takie zalecenia. Na przykład, jeżeli stawiamy jakieś pytanie, to pytanie powinno być sformułowane bez, jakby ono nie może być długie, skomplikowane i musi zawierać to, o co nam rzeczywiście chodzi w tym pytaniu. Tak? Jeżeli chcemy jakieś polecenie sformułować do ucznia, czy takie, to możemy się chociażby komunikować systemem takim słownika ustalonego, tak jak pani Agnieszka opowiadała, że uczniowie, uczennice sobie sami ustalili swój własny słownik. Więc pewne rzeczy da się tutaj wypracować już na tym etapie, jeśli chodzi o komunikację w języku polskim i niepolskim. Też w którymś momencie tam na czacie przesłałam Państwu taki filmik z projektu, w którym brałam udział, w którym albo tu pani Dorota pisze język angielski, jeżeli rzeczywiście komunikujemy się w tym języku angielskim i dziecko też, bo jest starsze i zna, to jak najbardziej. Po prostu chodzi o komunikację, a nie o język w tym momencie. Ważniejsze jest to, że się rozumiemy, a nie w jakim języku. Natomiast w tamtym filmiku też jest taki fragment, to było jeszcze przed wojną ten filmik wyprodukowany, natomiast pomyślałam, że on się może przydać jako inspiracja. Po pierwsze dlatego, że dzieci mówią tam o tym, jak sobie wyobrażają, jaka powinna być szkoła dla nich, dzieci z innych krajów.
A po drugie jest taki fragment, że opowiadają, że pokazują, jak się uczą swoich języków różnych. Tam mamy te języki polski, ukraiński, rosyjski i hiszpański. I to w taki sposób się może odbywać. Także ja też myślę, że tutaj kreatywność dzieci i to, że one się najlepiej i najszybciej komunikują ze sobą, też trzeba by ją dopuścić. Także oczywiście musimy kontrolować, musimy wiedzieć, co się dzieje, ale jak najbardziej wysłuchać tego, co nam dzieci chcą powiedzieć. Dziękuję bardzo, Izo. Ja nie mogę się oprzeć, żeby nie powiedzieć, że mam wrażenie, że z tego, co mówicie, wynikają jednak takie proste dyrektywy dla nauczycieli. Na przykład takie: zaufaj swojej dorosłej empatii, kiedy kontaktujesz się z tym dzieckiem. Empatii, intuicji, takim dobrym odruchom. Z drugiej strony nie myśl tak bardzo w kategoriach podstawy programowej, nie wymagaj od siebie zbyt wiele albo egzaminu ósmoklasisty. Na to przyjdzie czas i jest duża nadzieja, że znajdą się rozwiązania prawne, które pomogą sobie z tym poradzić, podobnie z zatrudnianiem specjalistów, chociaż wiem, że to jest jakby kwestia taka pilniejsza i na natychmiast. Po prostu zaufajmy sobie, nie wymagajmy od siebie zbyt wiele oprócz bycia uważnymi, dobrymi, spolegliwymi opiekunami i wychowawcami. Trochę to tak brzmi, tak jak o tym opowiadacie. Dziękuję bardzo. Sylwia, oddaję Ci głos. Dzięki, Przemku. Ja też jeszcze tak podsumowując, a przechodząc do ostatniej, najkrótszej części tego spotkania, pomyślałam sobie, że tak jak na początku mówiłam, że jesteśmy jednak w innej sytuacji, tak? I że takim wyzwaniem jest ta skala, tak? Bo będziemy mieć po prostu nie kilkadziesiąt, czy też kilkaset szkół wielokulturowych, ale no pewnie większość naszych szkół będzie na swój sposób wielokulturowa. I to jest z jednej strony wyzwanie, ale z drugiej strony na taką samą skalę w naszych miejscowościach, w naszych gminach uruchomiła się pomoc. Jest mnóstwo rodzin zaangażowanych w pomoc Ukraińcom i bardzo często to są też ci tacy naturalni sojusznicy poza szkołą, tak? Bo do tej pory edukacją wielokulturową w szkole zajmowała się szkoła, dyrektor, nauczyciele. Teraz to jest taka sytuacja, która nas wszystkich dotyczy. Dotyczy nas jako rodziców, prawda, dzieci, które chodzą do tej szkoły, ale dotyczy też tych różnych instytucji, które po prostu różnorodną pomoc też świadczą, ale być może też wypracowały różnorodne kontakty. No właśnie, osoby, które znają polski i ukraiński i być może wśród nich znajdzie się osoba, którą można zatrudnić na przykład jako pomoc w klasie, tak? Państwo pytaliście o uprawnienia, jakby warunki zatrudnienia takiej osoby. Oczywiście czekamy na specustawę, ale wynika jakby teraz z obowiązującego prawa, że to nie jest osoba, która musi mieć uprawnienia pedagogiczne, tak? Znaczy, jeżeli ona wesprze takiej komunikacji, żeby jakoś pomóc w tym procesie uczenia się już na tym dalszym etapie dzieciom, to absolutnie jest to możliwe. I tak się też dzieje po prostu już w szkołach. To też jest doświadczenie mojej rozmowy z Martą z Wrocławia, właśnie wczorajszej rozmowy. Na początku tego spotkania byliśmy tu i teraz. My cały czas jesteśmy tu i teraz, ale jesteście wy jako dyrektorzy na pewno też kilka kroków naprzód myślami, bo nawet jeżeli to nie są dalekosiężne plany, pamiętam, że Andrzej w rozmowie w przygotowaniu bardzo dużo o tym mówił, żeby za dużo nie planować, tak? Znaczy, że to może być tak, że za chwilę ten plan po prostu przestanie też być adekwatny do sytuacji, prawda, którą sobie wymyśliłem, żeby nie pakować w to też dużo energii. No to mimo wszystko wy jako dyrektorzy myślicie kilka kroków naprzód, więc ciekawa jestem właśnie, jakie są wasze kroki naprzód, Andrzeju, Agnieszko, ale też kogo chcecie zaprosić do robienia tych kroków naprzód, żebyście jeszcze pokazali tutaj naszym uczestnikom takie potencjalne obszary wsparcia, gdzie być może nawet nie pomyśleliśmy, że te instytucje czy te osoby mogą nam pomóc zrealizować jakieś następne nasze działania w szkole. Andrzeju, jaki jest twojego zespołu następny krok, czy też kilka kroków? Tak, rozmawiając wczoraj o dzisiejszym spotkaniu, rzeczywiście powiedziałem tak, że myślę, że nie trzeba tak na zapas planować wszystkiego. Na pewno będą takie sytuacje, gdzie będziemy musieli działać intuicyjnie, no ponieważ mamy duże doświadczenie w pracy z dziećmi, więc te wybory na pewno będą dobre. Ale co tak na szybko, te następne kroki, myślę, że każdemu z Państwa dyrektorów, którzy nas słuchają,
przyda się zacieśnienie takiej współpracy z instytucjami działającymi w waszym środowisku, czyli gminne albo miejskie ośrodki pomocy społecznej, zacieśnienie współpracy z organem prowadzącym, z różnymi instytucjami środowiskowymi. Myślę też, że kolejnym krokiem, który ja wykonam, to będzie takie zorganizowanie tych zespołów przygotowawczych, o które już prosiłem tutaj swojego wójta i mam zgodę na utworzenie tych zespołów, a także wyposażenie tych zespołów w odpowiedni czynnik ludzki, czyli zapewnienie im nauczyciela, polskiego nauczyciela i asystenta, który będzie posługiwał się językiem, powiedzmy sobie, polskim i ukraińskim lub rosyjskim. Tylko z doświadczenia wiem i z tych informacji, które napływają do mnie tutaj z środowiska, wynika, że większość tych dzieci, które do nas przyjechały, nie posługuje się zupełnie językiem rosyjskim. Ten język jest znany osobom w troszeczkę starszym wieku, natomiast dzieci posługują się tylko językiem ukraińskim, no i z wiedzy uzyskanej od mieszkańców mojej miejscowości różnie bywa z językiem angielskim, ale jest to język, którym możemy się posługiwać w kontaktach z dziećmi. No i będę się starał zaangażować wszystkich nauczycieli do współpracy z dziećmi, które na bieżąco przyjmujemy do szkoły, dziećmi cudzoziemskimi. To jest duże wyzwanie, bo te oddziały, które w tej chwili funkcjonują, są już przepełnione. Tam jest już w tej chwili ponad 30 osób i słyszę takie głosy nauczycieli: dyrektorze, my już nie dajemy rady, bo mamy dzieci, z którymi już byliśmy w stanie się porozumiewać, a teraz dałeś nam uczniów, z którymi musimy wszystko od początku zaczynać. Więc tym kolejnym krokiem będzie jakby tutaj przewietrzenie tych oddziałów i stworzenie oddziałów, które już mówią po polsku w jakimś tam stopniu, i oddziałów, które będziemy tak naprawdę, z którymi będziemy pracować zupełnie od początku. No też tutaj myślę, że konieczna będzie takie zacieśnienie współpracy nie tylko z jednostkami, ale również, tak jak wcześniej wspomniałem w swojej wypowiedzi, z parafiami, bo to też jest taki element i współpraca z parafiami da nam też na pewno wiele możliwości. To są te rzeczy, które ja będę chciał w najbliższych dniach zrobić. Bardzo Ci dziękuję, Agnieszko. A Twoje kroki, Twojego zespołu, Twoje sieci wsparcia? Tak, poza tym, co powiedział Andrzej, to koniecznie z rodzicami naszymi polskimi, ale też już zgłaszają się rodzice imigrantów, na przykład pani psycholog, która chce być wolontariuszką w szkole, więc też wspierają nas. Na przykład współpracujemy z Pomorską Izbą Adwokacką, ponieważ oni działają na rzecz Ukrainy i też wymieniamy kontakty i wzajemnie się wspieramy. Z różnymi fundacjami, które są w mieście, koordynujemy projekt kreatywnej pedagogiki Nauczyciele Nauczycielom, gdzie nauczyciele właśnie zbierają kontakty do nauczycieli ukraińskich oraz wakaty w różnych szkołach, i chcemy ich wspomagać w życiu i wprowadzać do zawodu u nas w Polsce. Oczywiście pieniądze, mieszkania, praca, to wszystko załatwiamy naszym rodzinom, ale słuchajcie, ja wam powiem coś jeszcze, jeszcze jest coś takiego, co jest bardzo ważne dla naszej szkoły. 8 marca odbędzie się konferencja praw człowieka, uczniowska konferencja, podczas której nasi uczniowie odczytają w języku polskim i ukraińskim manifest antywojenny, a zaproszeni goście będą rozmawiać nie tylko o Ukrainie, ale w ogóle o prawach człowieka w Polsce i na świecie. Zapraszamy www.gdańsk.pl. Pójdzie do miasta świata, jeżeli ktoś chce się podłączyć, to będzie uczniowie dla uczniów robią tę konferencję. Możecie Państwo też skorzystać i wziąć w niej udział, bo kanał jest otwarty.
I za chwilkę tutaj przyjdzie do mnie nauczycielka, organizujemy wieczór słowa ku wolności. Będziemy śpiewać i głosić wiersze w języku ukraińskim, rosyjskim, białoruskim i polskim, decydentów, dekabrystów, buntowników i tych, których prześladowano w imię wolności. Bardzo Ci dziękuję, Agnieszko. To też jest taki dowód na to, że jeśli coś zaplanowaliśmy, bo zakładam, że ten 8 marca był zaplanowany jako, macie też w specyfice swojej szkoły tego rodzaju działania, to też po prostu to robić. Oczywiście z taką dużą uważnością na tych, którzy przybyli. Dzięki też, że przypomniałaś o tych rodzicach, zarówno polskich, jak i ukraińskich, żeby też tworzyć przestrzeń do takiej wspólnej integracji, poznawania się, ale też wykorzystywania zasobów, tak, kadrowych. Ja już widziałam, mówię to z perspektywy swojej miejscowości, że tworzą się takie grupy, no właśnie związane z rynkiem pracy, poszukiwanie osób, znaczy tworzenie baz osób, które poszukują pracy. Zakładam, że to się dzieje może nie w każdej miejscowości, ale naprawdę w bardzo wielu miejscach w Polsce, więc warto też temu się przyglądać, bo być może właśnie tam są te osoby, które wesprą Was w pracy szkolnej. Widzę, Izo, że jeszcze się zgłaszałaś, także zapraszam Cię króciusieńko. Tak, jak króciusieńko chciałam tylko powiedzieć tak naprawdę o tym, co, jakie są moje plany, ale tak naprawdę zachęcić Państwa, żebyście podobnie myśleli o tym, bo to, co się dzieje w tej chwili, to jest odpowiadanie na bieżące, bardzo pilne potrzeby. Natomiast tak naprawdę to jest świetna okazja do tego, żeby zbierać zasoby różne i sieciować się po to, wymieniać się doświadczeniem i wiedzą, po to, żeby tak naprawdę za chwilę budować strukturalne rozwiązania. I te strukturalne rozwiązania, nadal czekamy na specustawę i to się nic nie zmienia, natomiast my lokalnie w waszych miejscowościach, mniejszych, większych, możemy już pewne rzeczy realizować. I w Poznaniu, w Wielkopolsce, tu gdzie ja działam, prawdopodobnie będę też uczestniczyła aktywnie w kilku grupach roboczych, gdzie będziemy różne problemy rozwiązywać z różnymi grupami. I tak wydaje mi się, że też musimy trochę na to popatrzeć, że to jest bardzo intensywny czas, ale musimy się sieciować też, żeby się wspierać, ale tak naprawdę, żeby wypracować struktury, które będą już trwałe. I na to liczę. Bardzo Ci dziękuję. Mam też takie poczucie, że nieopatrznie edukacja zdalna nam trochę pomogła. To znaczy my rzeczywiście przez te 2 lata jako nauczyciele, dyrektorzy bardzo dużo się nauczyliśmy w zakresie właśnie takiej wymiany doświadczeń, dzielenia się dobrymi praktykami i rozwiązaniami i w ogóle też takiego organizowania się właśnie z wykorzystaniem nowych technologii. I teraz myślę, że to nie tylko w szkole, ale również w całej Polsce wraca. Tak, wraca w postaci takiego dobra, zorganizowanego dobra, które my jako społeczeństwo tutaj, którym się możemy po prostu podzielić. Jesteśmy już minutkę po czasie, więc naprawdę w telegraficznym skrócie. Ja tylko przypomnę, że my od samego początku staramy się być blisko Waszych potrzeb i przygotowujemy materiały, które mają wspierać Waszych nauczycieli, nauczycielki w prowadzeniu zajęć, czy to właśnie o wojnie, czy to o kulturze ukraińskiej, czy to też takie materiały, które pozwolą nam trochę profilaktycznie zadbać o to, by nie pojawiły się jakieś konflikty między Ukraińcami, Białorusinami a Rosjanami, którzy są w naszej szkole. Za chwilę też będzie materiał, który będzie mówił w ogóle o tym, o czym jeszcze nie rozmawiamy, ale moim zdaniem to już jest w głowach nas wszystkich, o reakcji Zachodu na całą tę sytuację, która prawdopodobnie dla naszych dzieci nie jest zrozumiała, tak? Nie wiedzą, dlaczego Zachód nie reaguje. No nie pomaga, tak? Znaczy to też trzeba dzieciom tłumaczyć. Ale też zwracam tutaj jakby, znowu wrócę do rozmowy z Martą z wczoraj, żeby też nie przesadzić, to znaczy nadmiar materiałów, nadmiar eksperckich wystąpień, nadmiar, nie wiem, mówienia o tym, jak to można zrobić, też czasem nie służy, znaczy bardzo przytłacza, więc żeby też tutaj uważać, śledzić stronę Centrum Edukacji Obywatelskiej, śledzić stronę Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, który jest współorganizatorem tego wydarzenia, na pewno pojawią się tam bardzo wartościowe materiały. Tak jak mówiłam, my się tematyką taką migracyjną zajmujemy już od dawna, więc też polecamy Państwu nasz serwis edukacji globalnej, gdzie jest specjalna zakładka poświęcona wojnie w Ukrainie, ale tak naprawdę to jest bardzo uniwersalny materiał,
uniwersalne miejsce, gdzie można znaleźć materiał, jak pracować z emocjami, tak? Bo to jest coś, co nam bardzo mocno dzisiaj towarzyszy. Jak zarządzać tymi emocjami dzieci, jak pomagać im zarządzać tymi emocjami. To jest też taka nasza wychowawcza, może bardziej niż edukacyjna odpowiedzialność. Nasze szkoły staną się wielokulturowe i w CEO, ale też bardzo dużo różnych innych organizacji. Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej, Fundacja EMIG, czy Forum, Polskie Forum Migracyjne przez wiele lat wypracowało różnego rodzaju takie systemowe rozwiązania dotyczące wprowadzania takiej edukacji wielokulturowej w szkole. Nie wszystkie da się zastosować jeden do jednego, bo jesteśmy w innym miejscu, ale na pewno warto do nich zaglądać. Też tutaj Kasia na czacie wrzuciła materiał, w którym jest zestaw po prostu, zebrane są takie dobre praktyki i po prostu jeśli Państwo czujecie, że gdzieś w jakimś obszarze potrzebujecie coś doczytać, sprawdzić, to oczywiście zapraszamy. Tam są dobre praktyki zarówno Ośrodka Rozwoju Edukacji, właśnie organizacji pozarządowych, więc to jest jakby z różnych środowisk pozbierane zasoby. Zebrane są tam też zasoby dotyczące nauczania języka polskiego, więc jakby coś, z czym być może jeszcze w tej chwili tak bardzo nie myślimy, ale za chwilę to będzie też jakaś bardzo wyraźna potrzeba. A jeżeli uznacie, że wasi nauczyciele potrzebują wsparcia takiego trochę sieciowania się z innymi nauczycielami, to zapraszamy na webinarium 10 marca, gdzie po prostu będziemy podpowiadać nauczycielom, nie my, nauczyciele praktycy będą podpowiadać, w jaki sposób się przygotowują do przygotowania klasy uczniów na przyjęcie ucznia lub uczennicy z Ukrainy. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, Wam wszystkim, którzy mimo tego, że prawdopodobnie pukają do Waszych gabinetów osoby i że jest cały czas ruch w szkole i że chcielibyście mieć nad wszystkim taką, może nie kontrolę, ale sprawdzać, czy po prostu szkoła mimo tej trudnej sytuacji funkcjonuje tak, jakbyście chcieli, żeby funkcjonowała, że zgodziliście się po prostu tutaj z nami spotkać na tym webinarium. Bardzo dziękuję też moim gościom, Tobie Izo, Panu Andrzejowi, Tobie Agnieszko, za to, że podzieliliście się tym, czym żyjecie, co wdrażacie, co traktujecie jako wyzwania i Tobie, Przemku, za współprowadzenie tego spotkania. Dziękuję też Kasi i Anicie, których Państwo nie widzicie, ale którzy są z nami i dbają o to, żeby to wydarzenie, zadbały o to, żeby to wydarzenie było widoczne na Facebooku, chociaż mieliśmy tam małą awarię i przez moment nie było nas na Facebooku, ale tutaj zapewniam wszystkich, którzy nas słuchają, że nagranie, tak jak wszystkie inne spotkania, które organizujemy, będzie dostępne na naszym blogu i na naszym kanale YouTube. Na koniec to przesłanie pana Andrzeja z początku, ale ono przewijało się też w waszych wypowiedziach. Budujmy na zasobach. Chyba tym takim kluczowym zasobem, który mamy w każdej szkole, to są po prostu uczniowie, nauczyciele, którzy czasem może mają obawy, ale przede wszystkim oni wszyscy chcą troszczyć się o dzieci, oni wszyscy tak naprawdę chcą, żeby tym dzieciom było dobrze. Nie zawsze to wychodzi tak, jakbyśmy chcieli, ale naprawdę to jest przedmiotem ich troski. Korzystajmy z zasobów lokalnych i na tym po prostu budujmy tę nową, wielokulturową szkołę, która to jest pewnie sytuacja, która dotyczy każdego z Państwa, prawie każdego z Państwa, a na pewno każdego z Państwa na tym webinarium. Bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Nagranie będzie dostępne. Dostaniecie też, wszystkie osoby zarejestrowane dostaną też pakiet materiałów, linki, o których tutaj mówiliśmy. Mam nadzieję, że to pomoże po prostu Wam w ciągu najbliższych tygodni w organizacji po prostu Waszej szkoły. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję też. Dziękuję bardzo.